Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, 5 lat temu, czyli przed poprzednimi wyborami prezydenckimi, ówczesny marszałek Sejmu ogłosił datę, wskazał datę wyborów prezydenckich 4 lutego. Jutro możemy się spodziewać ogłoszenia daty wyborów prezydenckich 2020? Panie redaktor, jedno co jest pewne, to że w tym tygodniu będzie ogłoszona data wyborów prezydenckich przez panią marszałek Elżbietę Witek. Wynika to z kalendarza wyborczego, z kodeksu wyborczego i musi to nastąpić do 6 lutego. 10 maja. Tak podobno taka decyzja już zapadła. Czy to pana zdaniem najbardziej prawdopodobna data? I wtedy wybory by się odbyły tak jak 5 lat temu. Na pewno nie jest to, jest to wszystko zgodne z kalendarzem wyborczym, jeśli by taka data była, natomiast no, nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje pani marszałek. Panie pośle, do tej pory pojawiły się takie informacje, mówimy teraz o konstrukcji sztabu wyborczego pana prezydenta Andrzeja Dudy, że sztab miałby składać się z takich dwóch ciał, jedno ciało bardziej programowe, na jego czele stanęłaby pani premier Beata Szydło i ta część organizacyjna, za którą by odpowiadał europoseł Joachim Brudziński. Czy to właśnie tak będzie wyglądała organizacja kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy? Od 2018 roku w Prawie i Sprawiedliwości permanentnie pracują, istnieją różne zespoły robocze i na ich czele, w ich składzie są osoby, które są w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości i tymi osobami jest między innymi wiceprezes partii, przypominam, że wiceprezesem partii Prawo i Sprawiedliwość jest Joachim Brudziński, jest też pani premier, też wiceprezes partii, pani premier Beata Szydło. Kolejne 3 kampanie, zespoły pod ich kierownictwami, jak widać, pracowały bardzo dobrze. Jednym skutecznie. Słowem, to ten duet jest najbardziej prawdopodobny. I nie widzimy powodu, aby miało być inaczej, jeśli dojdzie do tej kampanii kolejnej, miejmy nadzieję, kolejnej zwycięskiej. No do kampanii to chyba na pewno dojdzie. Czwartej z rzędu i tutaj też nie będzie to zaskoczenie, że te osoby są jako ta czołówka, która odpowiada za kampanię wyborczą. W takim razie teraz pytanie o konwencję, bo pod koniec tego tygodnia zapowiedziane są konwencje. Pierwsza, zdaje się, ma się odbyć konwencja Platformy Obywatelskiej. Tam ma być zaprezentowana pani Małgorzata Kidawa-Błońska, już chyba oficjalnie jako kandydatka. Być może jakieś wystąpienie takie premierowe się odbędzie pani kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ale jeszcze kilka dni temu media spekulowały, zresztą te spekulacje w pewnym sensie podgrzewał wicemarszałek Sejmu, pan profesor Ryszard Terlecki, że być może kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to nie jest jednak decyzja ostateczna Platformy Obywatelskiej i że jest prawdopodobne, bo przynajmniej takie podobno debaty mają się toczyć wewnątrz największej partii opozycyjnej, że tam dojdzie do jakiejś zmiany. Może nie tyle z tego, co medialnie słyszeliśmy, to nie tyle to są wewnątrz Platformy Obywatelskiej, ale są to debaty wśród kandydatów, którzy będą startowali przeciwko Andrzejowi Dudzie i ich sztabów, a że w tych sztabach są osoby różne, związane z różnymi też osobami, które w tej chwili pełnią kierownicze stanowiska na przykład Europejskiej Partii Ludowej, to były takie głosy, że może postawić na jednego kandydata i niekoniecznie byłaby to pani marszałek Kidawa-Błońska, ale to są tylko spekulacje medialne. No, trudno jest nam się do tego odnosić. Ale pana zdaniem to byłby scenariusz realny, żeby panie partie redaktor, w polskiej polityce zrezygnowały każdy ze swoich scenariusz kandydatów. Jest realny. Wszyscy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, wszyscy przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość, więc każdy scenariusz jest realny, ale w tej chwili z tego co widzę raczej nie ma takich możliwości, żeby Platforma Obywatelska zrezygnowała z własnej kandydatki, co szczerze mówiąc, panie redaktor, nam nie przeszkadza po tym co mówi pani marszałek
im więcej mówi, tym lepiej. Ale pana zdaniem, bo rozumiem, że trochę to z pana słów wynika, taki scenariusz, że jednak na jakimś etapie kampanii prezydenckiej wyłaniany jest jednak jeszcze przed pierwszą turą jeden kandydat partii opozycyjnych, nie jest niemożliwy. Rozumiem, że to by zależało od wyników sondaży. No, wiadomo, że w tej chwili pojawiły się różne dziwne sondaże. Ja zawsze powtarzam, że nie sondaże wygrywają wybory. No, pojawiły się z jednej pseudosondażowni, ja mówię od razu o pseudosondażowni, bo to nie jest sondażownia, nie jest nigdzie zarejestrowana, nie jest nigdzie, że tak powiem, opiniowana jak inne, nie jest w systemie sondażowni, więc i tam się okazuje, że w drugiej turze jeden z kandydatów przegrywa o 1% z obecnym panem prezydentem Andrzejem Dudą i nie jest to kandydat ani Platformy Obywatelskiej, ani Koalicji Polskiej, czyli PSL-u i Kukiza, a jest to kandydat, ja to zawsze będę powtarzał teraz, że największej partii opozycyjnej, TVN-u, pan Szymon Hołownia. A ta sondażownia już miała jeden słynny sondaż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na kilka dni przed ogłoszono, że Koalicja Europejska wygrywa 11%. Jaki był wynik, każdy widział. Dlatego mówię, że jest to kolejny sondaż pseudosondażowni, a nie sondażowni. Panie pośle, zmieniamy temat, bo dzisiejsza Gazeta Polska codziennie informuje, że marszałek województwa zachodniopomorskiego blokuje dostęp do dokumentacji Fundacji Pomocy Transplantologii. To jest ta fundacja, której współzałożycielem był między innymi dzisiejszy marszałek Senatu. I na tą fundację podobno, zdaniem i świadków, ale też i tego, co mówił sam marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki, miały być wpłacane pieniądze od pacjentów. Radni PiS chcą sprawdzić, czy są takie potwierdzenia wpłat, bo sam marszałek Tomasz Grodzki na pewnym etapie tej sprawy sugerował, że on nawet wpłacał te pieniądze. Tam pojawiła się kwota na przykład $500, którą miała przekazać panu marszałkowi i jedna z bliskich osób jego pacjentce. No i okazuje się, że do tych dokumentów nie można się dostać. Znaczy, jeśli jest problem z tym, aby transparentnie działającą fundację skontrolować, albo żeby z drugiej strony, żeby fundacja pokazała, w końcu chyba nie było tam żadnych problemów z tymi wpłatami, żeby pokazać, kto wpłacał, ile wpłacał, kiedy wpłacał, to pojawia się pytanie, czy rzeczywiście takie wpłaty były. Znaczy pan jest zdziwiony tym, że do tej pory pan marszałek Tomasz Grodzki sam tych dokumentów nie pokazał, sam nie pokazał tych dowodów wpłaty. No bo skoro wpłaty były, no to jaki problem? Panie redaktor, co do pana marszałka Grodzkiego, to on bardzo często mija się z prawdą w ostatnim czasie i to są kolejne elementy tego mijania się z prawdą przez pana marszałka, więc jakoś nie jestem zdziwiony tym, że powiedział jedno, a jak przyjdzie do sprawdzenia, okaże się, że jest całkiem inaczej. Więc to nie jest nic nowego i podejrzewam, że będziemy musieli poprzestać na słowie pana marszałka, bo tych może dokumentów nie będzie. Czy 15 lutego odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości? Takie sygnały też się pojawiły. I czy to będzie konwencja, która no, będzie z takim startem, czy sygnalizacją startu kampanii prezydenckiej? Panie redaktor, w momencie, gdy pani marszałek Witek ogłosi datę wyborów, my przedstawimy sztab kampanii już oficjalnie i wtedy będzie już sztab kampanii i szef sztabu informował o dalszych działaniach naszych. W tej chwili, panie redaktor, czekamy na decyzję pani marszałka. Ale rozumiem, że no, jeżeli pani marszałka musi to zrobić w tym tygodniu, to 15 lutego jest datą realną. Kolejnych działań, więc panie redaktorze, wytrzymamy te kilka dni. A ja przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest pan poseł Krzysztof Sobolewski. Dalszy ciąg tej rozmowy na stronie oraz w mediach społecznościowych radiowej Jedynki.
My rozmawiamy dalej. Panie pośle, ja pytałam o pana marszałka Tomasza Grodzkiego. Też kilka dni temu pojawiła się taka informacja, że są duże różnice, no takie znaczące w treści notatek ze spotkania marszałka Tomasza Grodzkiego z ambasadorem Federacji Rosyjskiej. Ja przypominam, że wtedy sprawa dotyczyła tego, czy pan marszałek uzgodnił w ogóle to spotkanie i treść poruszanych tematów z polskim MSZ-em, bo pan marszałek, jako marszałek Senatu, nie ma prawa do prowadzenia polityki zagranicznej. Jeżeli ma takie spotkania, to musi konsultować tematy i zagadnienia z MSZ-em. No i okazało się, że inną notatkę upubliczniło Biuro Prasowe Senatu, a inna notatka znajduje się, z tego spotkania znajduje się w zasobach MSZ-u, a ta notatka w zasobach MSZ-u znalazła się tam, no, została dostarczona z Senatu. Panie redaktorze, przed chwilą mówiłem o tym, że pan marszałek ostatnimi czasy mija się z prawdą nagminnie. No, to jest kolejny przykład tego, że jak w przypadku fundacji może się okazać, że co innego mówi, a co innego jest w dokumentach lub tych dokumentów nie ma. A tutaj mamy na papierze, że co innego usłyszała opinia publiczna, przeczytała z notatki, którą przedstawiła Kancelaria Senatu, rozumiem, że za zgodą pana marszałka, bo inaczej chyba by nie było. Natomiast co innego trafiło do MSZ-u. Pan marszałek, nie wiem, na co liczyli. Tomasz Grodzki się specjalnie wypowiadał na temat tej notatki podczas konferencji prasowej. Na co liczył pan marszałek, że to nie zostanie upublicznione. Nie wiem, do końca nie rozumiem tego postępowania. Natomiast sama treść notatki jest skandaliczna, można powiedzieć, bo to, co trafiło do opinii publicznej, jest najzwyczajniejszym kłamstwem, gdzie pan marszałek mówi, że to, jak prowadził rozmowy z ambasadorem Federacji Rosyjskiej, było uzgadniane z MSZ-em, a rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ nie było takowych uzgodnień, natomiast z MSZ-u były sugestie, aby takiego spotkania nie było w ogóle, aby zrezygnować z tego spotkania, więc jak widać, mijanie się z prawdą zaczyna wchodzić w krew panu marszałkowi. A jak pan uważa, jaki jest cel tej aktywności pana marszałka? No bo w gruncie rzeczy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że którykolwiek z marszałków Senatu prowadził swoją własną, no niezależną od rządu, od MSZ-u, od prezydenta, politykę zagraniczną. Marszałkowie Senatu owszem byli aktywni na arenie międzynarodowej, ale głównie te spotkania związane były z takim wizytami swoich odpowiedników lub kontaktami z Polonią. Skąd ta aktywność pana marszałka Tomasza Grodzkiego? Pan marszałek prawdopodobnie poczuł misję, że jest, jak on to podkreśla, trzecią osobą w państwie i pierwszą osobą wśród opozycji. No bo tak to wygląda. No i moim zdaniem ego pana marszałka już dawno przerosło jego samego, ale w tej chwili zaczyna wychodzić poza granice Rzeczpospolitej Polskiej i powoduje to takie sytuacje, jak w przypadku spotkania z ambasadorem Federacji Rosyjskiej. Dodam tylko, że to spotkanie, wbrew temu, co mówił wtedy też pan marszałek, kancelaria może Senatu, bo już nie pamiętam, czy pan marszałek się odnosił, odbyło się 3 godziny po tym, jak na konferencji w Moskwie po raz pierwszy prezydent Putin zaatakował Polskę, próbując przekształcić historię II wojny światowej i przerzucając odpowiedzialność z kata na ofiarę, czyli na Polskę. Panie pośle, dzisiaj pan marszałek Grodzki, zresztą nie tylko on, spotyka się z prezydentem Francji. Wcześniej to spotkanie z prezydentem Francji będzie miał pan prezydent Andrzej Duda, później pan premier Mateusz Morawiecki, jeszcze pani marszałek Sejmu. Ale pan marszałek Grodzki przed tym spotkaniem mówił tak, i to jest cytat: ma mnie odwiedzić prezydent Francji, będę musiał go przekonywać, żebyśmy dali
Polsce jeszcze szansę. O jakiej szansie mówi pan marszałek Grodzki? A właśnie, którą ma dać razem z panem prezydentem Macron? Pana marszałka zapytać i tak już żartobliwie mówiąc, cieszę się, że pan marszałek pozwolił na spotkanie panu prezydentowi Macronowi z prezydentem Andrzejem Dudą, z panem premierem Mateuszem Morawieckim i z panią marszałek Elżbietą Witek. To szczodry gest ze strony pana marszałka, bo z zapowiedzi pana marszałka w Rzeszowie, którą w Rzeszowie wygłosił na spotkaniu, wynikało, że pan prezydent Macron przyjeżdża wyłącznie tylko do niego. A o jakiej szansie dla Polski? Wydaje mi się raczej, że przyjazd pana prezydenta Macrona to jest też szansa na to, po pierwsze na to, aby określić na nowo nasze relacje z Francją, ale też nasze stanowisko jako Unii Europejskiej wobec sytuacji Brexitu. Bo jest nowa sytuacja polityczna w Europie i zdanie Polski w tej chwili jest bardzo ważne w tej kwestii i dalszych działań, które podejmie Unia Europejska i tutaj pan prezydent Macron prawdopodobnie przyjeżdżając do Polski widzi to. A druga, być może jest szansa, że panu prezydentowi Macronowi przekazać, że u nas i z praworządnością, i z bezpieczeństwem obywateli jest w porządku, w przeciwieństwie do Francji, w której chyba już jest, przestałem liczyć, strajk żółtych kamizelek trwa już kolejne miesiące. Chyba wszyscy się przyzwyczaili do tego, właśnie, że to jest... Właśnie, to jest w tym najgorsze, wszyscy się przyzwyczaili, a obrazki element mamy... element debaty tak, był tak, publiczny we Francji, no ale to jeszcze jeden, mamy, że policja jeden bije cytat, straż pożarną. Wypowiedź kandydatki Platformy Obywatelskiej, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która była pytana właśnie o wizytę pana prezydenta Macron w Polsce i pani Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że to Polska odpowiada za pogorszenie relacji z Francją. Ja rozumiem, że można być krytycznym wobec rządzących, to jest też prawa opozycji, ale jak pan uważa, jak tego typu wypowiedzi, no jednak, które padają dosłownie godziny, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przed ważnymi rozmowami, jak one wpływają na te rozmowy? Na pewno nie pomagają w tych rozmowach i jest to zachowanie nieodpowiedzialne, szczególnie, że jest to kandydatka na najważniejszy urząd w Polsce, pierwszy urząd w Polsce i wpisuje się w ciąg wypowiedzi polityków opozycyjnych, czy to będących w Parlamencie Europejskim, czy w Parlamencie Polskim, który według mnie nie ma na celu dobra Polski, ale żeby zaszkodzić Polsce. Bo takie wypowiedzi na pewno szkodzą. A co do meritum tej wypowiedzi, czyli kto przyczynił się do pogorszenia stosunków, znaczy jak widać, nie są aż tak złe, skoro pan prezydent Macron przyjeżdża jednak do Polski, będzie tutaj dwa dni, chce porozmawiać z prezydentem, premierem, no, marszałkami Sejmu, Senatu. To znaczy, że te stosunki nie są aż tak złe, a u podłoża tej wizyty też leży jeden aspekt bardzo ważny, że jesteśmy po podpisaniu umowy na amerykańskie F-35, 32 sztuki pan minister Mariusz Błaszczak podpisał w zeszłym tygodniu. No właśnie, a opozycja ma wątpliwości, co do tej natomiast umowy. Francja ma też w tym swój interes, ponieważ chciałaby zacząć robi z Polską interesy związane z Bronią. No dobrze, ale to ja w takim razie jeszcze na sam koniec, bo mamy dosłownie chwilę, zapytam o te wątpliwości, które zgłaszają politycy Platformy Obywatelskiej, zresztą też szerzej opozycji, bo sugerują, że nie są jasne przesłanki, na podstawie których wybrano właśnie samoloty F-35, ale też politycy, którzy byli wcześniej ministrami obrony narodowej, chociażby w rządzie Donalda Tuska, sugerują, że być może następny rząd będzie chciał taką umowę, tą umowę, która teraz została podpisana w piątek, unieważnić. Znaczy to są właśnie wpisujące się w ten ciąg szkodzących Polsce wypowiedzi, bo po pierwsze tej umowy nie będzie można wypowiedzieć. Jest to umowa
A przesłanki tej umowy są... Ale wydaje panu się, że były minister obrony narodowej nie wie, że tej umowy nie można wypowiedzieć, czy panie też... Panie redaktor, jeśli zależy, o którym byłym ministrze mówimy, obrony narodowej, chyba mówimy o tym, który zamiast samolotów kupił tablicę Mendelejewa. Nie wiem, co chciał pierwiastkami zaatakować, bądź bronić terytorium Rzeczpospolitej, może układem pierwiastków. My jednak skupiamy się na tej obronie konwencjonalnej, a nie na gdzieś pisanej w gwiazdach. Powinien wiedzieć takie rzeczy, że jest to umowa między sojusznikami. A co do przesłanek tej umowy, słyszałem też zarzut, że nie ogłoszono przetargu, ale przetarg miałby być na co? Na to, że jedno państwo tylko produkuje takie samoloty piątej generacji, są to Stany Zjednoczone. Nie ma w innym miejscu. Ja rozumiem, już kończąc takich, naszą rozmowę, że politycy Platformy sugerują, że samoloty F-35, rzeczywiście świetne samoloty, no bo nikt chyba tego nie podważa. W tej chwili najlepsze samoloty bojowe na świecie, nawet coś więcej niż samolot, bo to centrum dowodzenia. Tak. No, ale ich zdaniem polska armia potrzebuje nie takich drogich gadżetów, no to jest już bezpośrednio średni cytat z wypowiedzi, ale sprzętu, który może być na co dzień wykorzystywany. Dosłownie dwa zdania, komentarza na ten temat. Odkąd do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, budżet na obronę systematycznie rośnie. Jesteśmy jednym z czterech chyba krajów w NATO, które spełnia warunek, jeden główny warunek, czyli powyżej 2% PKB, na obronność przeznaczamy. W tym roku będzie to 2,5%. W liczbach bezwzględnych są to miliardy złotych. Jest to najwyższy budżet obronny w historii III RP, więc budżet wojskowy. Oprócz F-35 przeznaczone są miliardy na zakup innego sprzętu, na dozbrojenie wojska, na rozbudowę wojska, więc my idziemy w tym kierunku, aby oprócz tego, że liczymy oczywiście na sojuszników z NATO, ale też samemu sobie zagwarantować bezpieczeństwo terytorium Rzeczpospolitej poprzez silną armię. Pan Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komitetu Wykonawczego tej partii, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję panu rektorowi, dziękuję państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.